Pogłębiające się rozbicie dzielnicowe, a w związku z tym słabość polityczna i militarna poszczególnych księstw oraz trudności z rozwojem handlu zaczęły powodować pojawienie się coraz mocniejszych tendencji zjednoczeniowych. Istotną rolę w tych dążeniach odgrywała instytucja Kościoła, który zachował wcześniejszą, jednolitą organizację na całym obszarze Polski, będąc w ten sposób naturalnym czynnikiem sprzyjającym zjednoczeniu. Pierwsze nadzieje na zjednoczenie kraju legły w gruzach na polach Legnicy w 1241 roku, gdy w bitwie zginął Henryk Pobożny. Miał on w swoich rękach kontrolę nad znaczną częścią obszarów Polski i istniała nadzieja na to, że podejmie starania o koronę królewską. To, co nie udało się Henrykowi Pobożnemu, udało się zrealizować władcy Wielkopolski Przemysłowi II. Przejął on w spadku Pomorze Gdańskie i przy wsparciu arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba Świnki koronował się w 1295 roku na króla. Niestety, rok później, w 1296, został zamordowany w trakcie nieudanej próby porwania. Jednak dzięki temu czynowi idea Królestwa Polskiego ponownie powróciła. Po śmierci Przemysła II w walkę o zjednoczenie ziem polskich zaangażował się Władysław Łokietek. Władca niewielkich Kujaw szybko opanował Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie. Do rywalizacji o tron przyłączył się król Czech Wacław II, który już od 1290 roku posiadał Małopolskę, a następnie odebrał Władysławowi Wielkopolskę oraz Pomorze Gdańskie. Łokietek salwował się ucieczką z kraju i udał się po pomoc na Węgry. W 1300 roku Wacław II koronuje się na króla Polski. W trakcie swoich rządów wprowadził jednolitą administrację kraju ze starostami jako królewskimi namiestnikami. Dodatkowo zunifikował prawo i wprowadził jednolity pieniądz, przyczyniając się do ożywienia gospodarczego kraju. Tymczasem Łokietek uzyskał pomoc od Węgrów, którzy w tym momencie rywalizowali o prymat w tej części Europy z Czechami i niechętnie patrzyli na tak znaczny wzrost potęgi Wacława II. W 1304 roku wspierany przez węgierskie posiłki Łokietek wraca do Polski. Uzyskuje wsparcie części rycerstwa i możnowładztwa, gdyż Wacław II, obsadzając urzędy w Polsce jedynie Niemcami, zraził ich do siebie. Sytuację ułatwiła nagła śmierć Wacława II w 1305 roku oraz zamordowanie jego syna, Wacława III, w 1306 roku. Po śmierci Wacława III Łokietek błyskawicznie opanował Małopolskę, ziemię sieradzko-łęczycką, Kujawy i Pomorze Gdańskie. W 1308 roku na Pomorze Gdańskie wkraczają Brandenburczycy. Zajęty konfliktem z biskupem krakowskim Muskatą, Łokietek nie jest w stanie udzielić wsparcia Gdańskowi. Wzywa więc na pomoc Krzyżaków. Tym udaje się wypędzić Brandenburczyków, jednak w 1309 roku przejmują sami kontrolę nad Pomorzem Gdańskim. Łokietek nie dysponował odpowiednimi siłami, by stanąć do walki z Krzyżakami, dlatego chwilowo zrezygnował z odbicia Pomorza i skoncentrował się na odzyskaniu kontroli nad Wielkopolską, co mu się udaje do 1314 roku. W 1320 roku, za zgodą papieża, Władysław Łokietek koronuje się na króla Polski. Po zdobyciu tytułu króla, Łokietek próbuje odzyskać Pomorze Gdańskie. Z braku możliwości militarnych koncentruje się na akcji dyplomatycznej, próbując uzyskać pomoc papieża, który był formalnie bezpośrednim zwierzchnikiem zakonu. W 1321 roku sąd papieski nakazał zakonowi zwrot zagrabionych ziem. Jednak Krzyżacy do wyroku się nie zastosowali. Dążący do zjednoczenia wszystkich ziem polskich Łokietek w 1327 roku wdał się w konflikt z książętami mazowieckimi, którzy w obliczu zagrożenia ze strony polskiego króla poprosili o pomoc Krzyżaków. W ten sposób doszło do pierwszych starć Łokietka z zakonem. W 1329 roku Krzyżacy zaatakowali Polskę, zagarniając ziemię dobrzyńską. W 1331 roku na Polskę rusza najazd z dwóch stron. Od północy zaatakowali Krzyżacy, od południa Czesi. Na szczęście obie armie się nie połączyły, a Czesi, po nieudanej próbie zdobycia Poznania, wrócili do kraju. Odwrót zarządzili również Krzyżacy, a pod Powcami oddziały polskie rozbiły jeden z wycofujących się oddziałów krzyżackich. Cała wojna kończy się jednak utratą kolejnej dzielnicy, Kujaw. Działania wojenne przerywa śmierć Władysława Łokietka w 1333 roku i zawarty w związku z nią rozejm.